Przyjechaliśmy do fabryki jedwabiu, która się nazywa... Jodgorlik. Co to znaczy? Niby taki coś, że na pamięć, w tym stylu. Czyli tworzą rzeczy na pamięć. Bardzo w ogóle fajna nazwa jak dla mnie, Jodgorlik. Ja bym ich na imię Jodgorlik. Jest Jodgor imię chłopaka, Jodgora dziewczyna. To dzisiaj po fabryce jedwabiu prowadzi was Jodgor i Jodgorla. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Jak zwykle ludzie mili. Mamy obiecaną w ogóle tutaj oprowadzkę. Assalamu alaikum. No tutaj remont mamy. No. Więc nie wszystko funkcjonuje jak powinno, ale i tak będzie ciekawe, bo będzie. Assalamu alaikum. No jesteśmy na początku całego kompleksu, czyli w tym sklepiku, muzeum powiedzmy z gotowymi produktami. Tutaj mamy trochę bardziej tradycyjne, trochę bardziej takie na modłę europejską wyroby, jako że tutaj bardzo dużo turystów przyjeżdża. Czy się bardzo dużo, to bym nie powiedział, ale całkiem sporo, więc oni trochę dostosowali swój asortyment do nich. Fajne. Chcesz tutaj sobie coś kupić, czy na bazarze? Na bazarze, oni mają bardzo drogo. Tak? No. Zobacz, jaki fajny kolor, nie? Co, to jest jedno? No dotknij, tak. Jak sprawdza się prawdziwy jedwab pysiak, tak nas uczyli, jak ja byłam w Samarkandzie w Chiwie, że to jest takie malutkie, nie? Już się bierze niby tak. Jedwab, czyli naturalna prządza, wytwarzany jest przez małe owady zwane jedwabnikami. Cały proces rozpoczyna się od złożenia przez samice kilku tysięcy jaj, z których po kilku dniach wylęgają się larwy. Gdy osiągną wielkość docelową, rozpoczynają tworzenie wokół siebie kokonu, który po następnych kilku dniach ląduje w wielkim kotle, gdzie zostanie poddany obróbce termicznej. No to w tym pokoju będzie tak, że 5 etapów będzie. Zaczynając od tych jakby robaczków, tak? I 5 etapów będzie do robienia takich nici, jak ty masz z tym. Woda musi być tak, wiesz, jakoś tak 50 stopni i to 20 minut, pół godziny stoi i wtedy jest taka konsystencja, taka wiesz, miękka bardziej i to fajnie jakby się rozciąga wtedy, nie? Wtedy można obrabiać dopiero, tak? Można obrabiać i zabierać i teraz pani to akurat robi. Pół kilo tych jakby kokon, nie? To się nazywa, wrzucają do wody i z tego tak 200-250 gramów dostają i z tego pani jest w stanie 100 metrów zrobić. To jest mniej więcej to właśnie od tego pół kilo tyle wychodzi, nie? Okej. Okay. To jest lekki, jest bardzo. Bo jest niegotowane, jest, jeszcze muszą gotować. To samo, tylko to jest już ugotowane i wybielone takie, nie? I jak dotych to jest bardzo mięciutki. To jest jak taki sznurek, a to jest już jak taki nic, zwykły materiał. Jak widzicie, tutaj cały proces odbywa się wciąż w sposób raczej tradycyjny, a być może nawet odrobinę archaiczny. W dalszej części odcinka udamy się do miejsca korzystającego z większej ilości współczesnych rozwiązań i tam produkcja wygląda już znacznie inaczej. To jest taki jedwab, ale to jest taki niby trochę brakowany, dlatego że te robaczki czasami szybciej dożywają i oni jakby na motylki się przewracają. Jak się robi motylek, on urywa to i wylatuje i takie gruby potem zostają. Zabierają dla tych... Dywan. Tak, na dywan. To jest wysuszone jest na słońcu. Przed tym jak oni muszą odlecieć, no to oni ich niestety wysuszają, tak? I oni wtedy umierają w środku. A jeżeli by zostawili by dalej, to ona by wyleciałaby, motylka by się przewróciła i no wyleciałaba. Tak. I bo nic nie mieli. Bo tam w środku teraz w tym kokonie jest powiedzmy robaczek, który jest suszony, który jest tuż przed wysuszeniem był gotowy do metamorfozy tego motyla, czy tam ćmę, tak, co tak, to tak, tam. Tak, tak, motyl, no. Jedna ten motyl wylatuje do 1800 jajek daje, nie? To bardzo dużo. No. Widzisz, to są te właśnie robaczki biedne. A to też się nie marnuje, bo to oddaje się kurom, czy tam jakimś tym ptakom. W niektórych krajach, nie? W Korei, czy tam w Chinach, on mówi. To oni to jedzą jeszcze, dlatego że dużo mają białko sobie, proteiny. Nawet był z Korei w tamtym tygodniu gość, który, jak oni pokazywali, to wziął i to jednego zjadł i powiedział, że dobre jeszcze jest, kiedy solą posolicie tak. To. Tak. Wszystko jest tak, że oni to robią ręcznie i jak pani mówi, że żadnych takich odpadów nie ma, tak. Jak jest nawet coś brakowane czy coś, no to oni po prostu wszystko zużywają, nie? Nic, jakby nawet tych robaczków, wszystko idzie tutaj do pracy, nic tyle, nie ile się da, tak? Wyciągają wszystko, tak. I to jest też ekologiczne, to jest wszystko naturalne, te farmy, wszystko jest też naturalne.
No widzisz, ogólnie, że ten pani mówi, że jest taką mała koleżanką, ona tutaj innymi rzeczami zajmuje, a pani jest tylko odpowiedzialna, jak od garnku to wyciągać, bo mówi, że trzeba to umieć. Jeżeli za dużo przestoi to w wodzie, to się ugotuje się, wiesz, rozgotuje się, będzie taki mięciutki, to się nie nadaje potem. I mówi, że ogólnie nikogo nie wsadza tam, oprócz siebie, ale mi pozwoliła, tam była. Tak? Tak. Kolejnym etapem obróbki gotowych już nici może być ich malowanie, jeżeli jest taka potrzeba. Do tego celu używane są w 100% naturalne składniki, również uprawiane w okolicy. No to oni tutaj mają sad, nie? I w tym sadzie u nich rośnie tak jakby krzaki i oni biorą ten kolor od tych krzaków korzeni. To jest korzenie się bierze, się mieli i potem się maluje. Jest roślina indigo i właśnie ten kolor się bierze z tej rośliny. Bardzo piękny kolor, nie? To psowy taki. Jest taki kolor indigo. No. No to od tego jest, od rośliny tutaj. U nich mają sad i wszystko u nich to rośnie, nie? Sami zdobywają to. A ten kolor wydobywamy z tego, z orzechu włoskiego. A to z tego korzenie. Royal, nie? To jest z granatu kolor dzieli. Jakby ze skóry granatu. Sprawa z tą fabryką na ten moment wygląda tak, że niedawno się zmienił właściciel. No, organizuje remont całego tego obiektu, po to, żeby on mógł dawać pracę dla większej ilości osób, był bardziej wydajny, no żeby po prostu było lepiej. Tak? Też podobno gdzieś tutaj w tej stronie ma być hotel, głównie dla przyjezdnych, bo tak naprawdę jest tutaj całkiem sporo turystów, którzy przyjeżdżają po to, żeby zobaczyć tutejsze wyroby i całą tą fabrykę, więc specjalnie z myślą o nich. Będzie od razu tutaj hotel, więc wszystko będziemy na miejscu. No, czyli mamy już kolejną, chyba trzecią albo czwartą tego typu dużą inwestycję w regionie, bo jak byliśmy w ostatnim odcinku w Rysztanie, to podobnie, nie? Też tam modernizowali infrastrukturę po to, żeby przyjmować więcej turystów. Widać, że tutaj ktoś sobie pomyślał, że jest potencjał, który warto wykorzystać. Tam byliśmy, co w pokoju teraz budują, to robią to samo co tutaj, ale tam jest ręczna. I oni od 50 do 60 cm szerokości robią. To jest ręczna robota, ona jest droższa wszędzie. A to jest już taki, wiesz, półautomat taki, nie? To jest już maszyna robi i wtedy on od metra do półtora metra w szerokości może zrobić, jak ty widzisz, nie? Taki szeroki. Jeżeli robią na tej maszynie, to jedna, nie? To nie wiem, 5-6 stoi, ta jedna daje 20 metrów, wyprodukuje dziennie. To jest jak wolne idzie, to się maluje, to się robi. A jak ręcznie robią, to jest maksymalnie 8 metrów w stanie są zrobić dziennie. Jedna osoba. Parcia właśnie mówi, że prawdziwy jedwab, taki naturalny, nieoszukany, to jak się go podpali, to się niechętnie pali. Więc jak pójdziemy na bazar, będziemy chcieli sprawdzić jakość materiału, który chcą nam sprzedać, to pierwsze co zrobimy, to go podpalimy. Więc jeżeli usłyszycie o ogromnym pożarze bazaru w Uzbekistanie, to... Opuszczamy fabrykę Jodgorlik i ruszamy tam, gdzie zawsze dzieje się coś ciekawego, czyli na lokalny bazarek. Friends I've made, and then you tell me how you've been. Po ile kupiłaś czereśnie? Zaczynając od 15 tysięcy jest. Czereśnie, to wszystko tak? Zależy od rozmiaru, czy jest taki bardziej dojrzawy, czy taki, wiesz, twardy. W zeszłym roku, dokładnie w zeszłym roku, rok temu, kupiliśmy czereśnie za 4 zł za kilo, tutaj bodajże, no. Albo za 6, no. A w Polsce w tym czasie były po 120. Masakra, nie? Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Zobacz, jaka cebula tanie. Kto to jest? Znasz go? Nie. Co? On mnie zna? Cebulę. No nie, raczej witasz z nim. Cebulę 10 tysięcy za 3 kilo. To jest bardzo tanie. Za 3 kilo 4 złote. Za 3 kilo, no. Tutaj mamy takie warzywa na hurt chyba bardziej, nie? Bo tutaj mamy bataty chyba. Co to? Nie, to marchewka jest, nie? Tak, witają was. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Откуда? Польша. Польша. Польша, да. Польша, окей. Как Узбекистан? Нормально? Очень, да, очень. Нравится, да? Очень хорошо. Да. Настоящий. Да, да, да. Я уже третий раз здесь. Да? Да. Все хорошо, только тут чуть-чуть жарко. Жарко? Да, много слоенька. Нормально жарко. Ну, не нормально. Болеть не будет потом. Когда зима будет, да, болеть да. не будет. Да, да, да. Правильно? Да. А у вас морковка, да? Вы да, продаете? Да, это морковка. Желтый, красный. Это такая морковка, что в плов, да? Да, для плов. Да, это да, для да. блюда. Ага. Ничпул? Это 3000. 3000, да? 3000 сом. 3000 сом килограмм, да? Да, килограмм. Да, да, да. Узбечане, а сколько вы говорите? Да. Узбечи был мамин. Да, да, я приятно. Жена, да? Да, да, моя жена. Дети есть?
Jeszcze nie. No budut. Budut. Skoro. Skoro. Da. Rahmat. Rahmat. Ogólnie to dzisiaj mamy czwartek i dzisiaj akurat w czwartek trafiliśmy tak, że jest taki dzień mocnego bazaru, nie? Jak to się mówi. Taki dzień bazarowy, a w pozostałe dni chyba nie masz tylu ludzi, co sprzedają, więc dobrze trafiliśmy. Ja ogólnie jestem wielkim fanem. Jestem, można powiedzieć, fanatykiem uzbeckich bazarów. Bo tutaj wszystko jest kolorowe, wszystko jest pachnące, wszystko jest głośne i wszystko jest fajne. Właśnie kupiliśmy kilo ogórków za ile? Za 40 groszy? Tak, zobacz, on ile dał. 6-7 sztuk nam dał. I najlepszych niby dał, tak smaczne. Kilo ogórków za 40 groszy, no. Krzyczuję. A pomidory po ile były? Ale pomidory już droższe, po 15, ale takie różowe, fajne, mięciutkie. A, ale one są turbo słodkie, nie? Takie jak nasze... Te różowe, takie malinowe, nie? No, malinowe, no. Hiszpania! Polsza. Polsza. Assalamu alaikum. Lewandowski. Jak się chcesz? Lewandowski, da. Rozumiemy się? Rozumiemy? Jak to? Kajta albejde? Troszkę nam. Hemale. Polsze jak tak jak? Beriel. Razie tak jak Polska. Czelo, kule, noc, najmyśmy tak jak nie. Bo to jodu nas na czym bylmi. Ale, pisze cię odgier. Ulu palen zdej. Oszędzam beri, kienia, odam, kurs bo zdej. Oj, czekaj, czekaj. Nasz maty. No, to pory. No, kienia ma, to pory. Rahmat. Kupiliśmy sobie taki woreczek tabaki, tak? Na słoik. Ty się daje pod język. Ile to kosztowało, ten woreczek? No on nie chciał, w ogóle 5000 zostawiłam. Nie wiem, może to 2000, 3000 kosztowało, nie mam pojęcia. Gdzie my teraz jesteśmy? Na bazarze, który się nazywa Kombinat. Bo tutaj dużo kombinują. Kombinują, właśnie, też chciałam powiedzieć. Kombinują, jak tutaj turystom sprzedać drogo, coś, co jest tanie. Ale my się nie damy, bo my w kombinowaniu to... Jesteśmy pierwsi. Mięciutki. No to by było na tyle, jeśli chodzi o nasze przygody na bazarach Margilan. My nie znaleźliśmy tego, co szukaliśmy, a w zasadzie tego Farcia szukała. Tutaj jest wszystko, ale nie to, co chcieliśmy, nie? Temat ciekawy, teraz idziemy w jeszcze jedno miejsce, które chcielibyśmy odwiedzić. Centrum Masterów Jedwabiu. Też były takie maszyny, tylko nie funkcjonowały, nie działały. O, mięciutkie. Jakie kwoty, widzisz, to wszystko jest napisane, jaki człowiek to zrobił. Kolor napisany, jeżeli brakowany, widzisz tam dalej produkt, to człowiek jest odpowiedzialny za to. Aha, okej. Okay. No. Widzisz, to jest zaznaczone, gdzie co ma malować, nie? Dotąd niby, nie wiem, czerwony, nie wiem, jak to rozumieć, ale po prostu pan mówi, że oni już wiedzą sami. Teraz wiem, dlaczego kiedyś kupowałam takie nasze narodowe rzeczy. Jak robiłam prania, oni po prostu, wiesz, ten kolor się, wiesz, jakby rozmazywał się i do wyrzucenia było, nie? Dlatego, że okazało się, widzieć, teraz pani ma, zobacz, ta tak naprawdę nić, każda jest osobno pomalowana, nie? I tam pani to jakby już robi, po tym, czym ona tak pracuje, robi się już materiał, nie? A to jest jeszcze nie gotowa. Zbiera to w całość. Tak. A to, co ja kupowałam, pan mówi, że to można białą nić najpierw zrobić materiał i na ten materiał pomalować i wtedy, kiedy pierzesz, to kolor. A jak nić jest pomalowana, dotrzymana, to jak pani tak zrobi, to ona już nie będzie schodziła kolor. Jak zobaczysz, pani ma aż 8 sztuk tam, wiesz? 8, czego muszę naciskać po kolei, a niektóre rzeczy mają po 3 czy po 4. Pani ma najwięcej, zobacz.
teraz jesteśmy w takiej strefie, gdzie robi się dywany. Na przykład ten dywan tutaj za mną będzie gotowy za jakieś półtora roku. No i tak już jest tam, nie wiem, kawałek zrobiony, więc pewnie, nie wiem, z pół roku już go robią. Cena takiego dywanu to jest $5,000 za metr kwadratowy. Człowiek musi tak naprawdę tutaj siedzieć przez te naście miesięcy, kilkanaście miesięcy, kilka lat i to dzierga. Oni działają też na takiej zasadzie, że po prostu klient, bo to wszystko jest na zamówienie oczywiście robione, klient wpłaca im 50% przedpłaty, no i potem czeka, tak? Rok, dwa, trzy, tyle ile trzeba. Na jeden taki centymetr, nie? Kwadratowy, bo to od 100 do 250 węzłów takich jest tam. To robili przez 3 lata ten dywan, tak? Zobacz, jaka jest po prostu. Tak, on jest fajny. Myślałam, że szkoda było na niego wstawać, wiesz? No, taki... Jedwabny, taki delikatny, jest cienki, ale... Pięknie. Panie mają na przykład 3 lata do zakończenia, a jak skończą nawet na miesiąc wcześniej, no to wtedy robią co jakiś czas konkursy i wtedy co chcą, to oni, wiesz, kupują mikrofale czy gazówkę do domu, nie? Taki, wiesz, motywują pracowników takim sposobem. Dwie kwestie mnie zastanawiają w tym momencie. Po pierwsze, że jeżeli ktoś się pomyli, na przykład w środku takiego projektu i to zostanie zauważone po jakimś czasie, czy da się to naprawić? I druga sprawa, co w przypadku, gdy na przykład taka osoba, która robi ten projekt, co się stanie, że nie będzie mogła go dokończyć, na przykład w połowie zostanie. Ja już o tym on już mówił, to są każda dziewczyna, im tylko wystarczy dać taki wzór, wiesz, oni takie coś. Każdy robią. To zrobi, tak? Bez tak, każdy to zrobi. No. A co w przypadku pomyłki? Jedna pani tu chodzi, codziennie patrzy, czy oni dobrze zacięli, co dobrze robią i co 10 dni ona każdą patrzy, na ile centymetrów poszło do góry, czyli że ile wykonała zacięcie centymetrów. Czyli jest tak naprawdę skrupulatna kontrola, która wyklucza ewentualność pomyłki. Tak, bo już nie było takiego, żeby ktoś się pomylił i w ogóle nie. No, na przykład ten projekt tutaj za mną to robią akurat dwie osoby, no ale widać, że on jest gigantyczny po prostu, nie? Nie wiem, czy to widać, tam aż do góry się zabija, więc myślę, że mimo tego, że robią te dwie osoby, to i tak pewnie nie będzie to jakiś szybciutki projekt, tylko tak samo czasochłonny. Z tej strony stoisz, on pokazuje taki jasny kolor, nie? Czerwony tego dywanu. I chodź teraz na stronę. Jest teraz ciemny. Z tej strony mamy tak. Z tej strony mamy taki pomarańczowy. No wydaje mi się, że na nagraniu tego nie widać, ale na żywo ewidentnie, nie? Z tej strony, jak teraz stoimy, to ten dywan jest taki pomarańczowy, a z tamtej jest taki mocno czerwony. No bardzo ciekawe, nie? Ale ten bardzo jest fajny, ja bym takie chciała na podłogę, taki ciemny. No to wyskakuj, czekaj, ile tam może być, metr kwadratowy jest na pewno. No, no to dawaj, $5,000 chyba. A sama. Jak tutaj te panie za mną, co są, to one są właśnie takimi masterkami, które kontrolują całą pracę. Pewnie mają większe doświadczenie i jest duże prawdopodobieństwo, że nie popełniają błędów. Zobaczysz tą panią? Ją będą robili na dywanie. Tak? Tak, to je mąż zamówił. Widzisz, tutaj nawet ten wydrukowali, czoło jej tam. Nie brzmi... Zacięli, zobacz, to robić z głowy. Nie brzmi to zbyt romantycznie, że ktoś nie chce mieć na podłodze swoją żonę. Nie, pan to będzie powiesiony, to... Ja myślę, że to jest jakiś Irańczyk zrobił. Kobieta sama jest takiego tego. Dawaj zrobimy dywan z rokiem. Na ścianę powiesimy. Mamy taką strefę odpoczynku i też wszystko jest obszyte no tymi ręcznie robionymi materiałami, nie? Bardzo, bardzo imponujące miejsce. Jak będziecie w Uzbekistanie, to zdecydowanie przemyślcie, żeby przejechać tutaj do Risztanu. O, to jest jedwabnie, nawet na jakość on jest inna. Kurde, jakie fajne. Zobacz, to jest 100% jedwab i to kosztuje $110. Jest taki dwójki, sestra. Mhm. O, to ten taki materiał, co te dziewczyny na górze robili. Farcia sobie zrobiła małe zakupy. Taki plecak. I takie, jak to się nazywa, płaszczyk? Taki płaszcz z bałem, taki. Bardzo fajnie było zobaczyć cały ten proces, jak to od środka funkcjonuje. Nabrałem jeszcze większego szacunku niż wcześniej do tych ludzi, którzy są mistrzami w tym rzemiośle. Bardzo fajny dzień kolejny. Naprawdę uważam, że ten region Uzbekistanu jest bardzo nieznany i niedoceniony tak naprawdę, bo
sumie w tym roku pierwszy raz jakoś tak pomyśleliśmy o tym, żeby tutaj przyjechać, no, nie? I zobaczyć, a naprawdę warto, nie? Zejść trochę z tego utartego szlaku, nie tylko te główne miasta, ale też tutaj sobie przyjechać. Można tak naprawdę, czy to te rzeczy związane z ceramiką, czy te rzeczy związane z tą produkcją ubrań. Dwa dni na dobrą sprawę, nie? Można wszystko zaliczyć, więc jak najbardziej polecamy sobie tutaj przyjechać. No a my tymczasem będziemy się z wami żegnać. Mamy nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak było, możecie dać znać w komentarzu i oczywiście łapkę w górę. Tak jest. Dzięki, że wytrwaliście do końca i... Do widzenia. Boże, no.